Der Mann, amigo, te dije Dios, a los amigos de esta unión, a los romances, los llaman gardos, gniew, ból, rozpad. Dlatego one są takie smutne, no bo z tego się powstały. Powstały w XIX wieku, to znaczy rozkwitły. Głównym przedstawicielem takim, najbardziej znanym bardem rosyjskim, pewno Państwo znany jest Aleksander Werskiński, o którym powiem później. On pisał już najbardziej. Zresztą i następnie będzie romans Wyszyńskiego, akty jesienne, które nawiązują do jesieni życia i potem następny romans to Jan Kary. Thank you.
zobaczyłam je. Przytul mnie w nic, chcę zatracić się w pocałunkach twych, patrząc w oczy twych. Wszystko widzę mi przez miłości łe, opętały mnie oczy twe. Tak bym poszła w świat, lecz gdy ciebie brak, nie potrafię żyć, na to nie mam sił. Lecz wybaczę ból twego kłamstwa, że kiedy spojrzę znów w czarne oczy twe. Zapatrzone w dal, chociaż bliskie tak, kryją myśli złe, kiedy śmieją się, śmieją się z mych łez, lecz zapłaczą też, gdy zakochasz się tak na śmierć. Już nie płaczę dziś, że słyszę wszystkie łzy, odrzuciłam wstyd, wszystko jedno mi. Może przyjść kto chce, to zagarni się, gdy zaśpiewam mu słowa pieśni tej. Przytul nie mów nic, chcę zatracić się w pocałunkach twych, patrząc w oczy twe. Wszystko widzę mi przez miłości łe, opętały mnie oczy twe. Tylko w butach